Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Sons of the Forest. I jak widzicie, tych przyjacielem już delikatnie odwiedzili. Kelvin sobie gdzieś tam lata, chyba stoi na razie tam, czy nie? W sumie nie wiem, no gdzieś tam jest, gdzieś tam sobie siedzi. No i moi drodzy, no nie było wczoraj odcinka. Nie dałem rady, naprawdę nie dałem rady. Tak mnie choróbsko jakaś grypa po prostu wzięła, że już w pracy czułem, że coś jest nie tak. I po prostu jak wróciłem tylko do domu, to naprawdę, godzina 15 i ja już spałem. I spałem w sumie do 14 następnego dnia. Więc naprawdę mnie nieźle wypizgało, jeżeli chodzi o to. Więc no niestety nie dałem rady nawet drugiego odcinka wam dzisiaj wstawić, czy wczoraj wstawić, nie dzisiaj. Więc to tak niestety wygląda. W weekend myślę, że nagrubimy, delikatnie mówiąc. Przynajmniej mam nadzieję, że tak będzie. No i kochani, w sumie ten odcinek to jest już druga moja próba podejścia do tego wszystkiego. Tam co prawda nagrałem niecałe 3-4 minuty chyba, ale miałem ogólnie problem z lokalizatorem GPS, bo ten lokalizator GPS jest trochę śmieszny, że nie da się go nigdzie położyć w ten sposób. Po prostu się nie da. To jest moim zdaniem mega, mega głupie i w ogóle bez sensu, no ale to jest Sons of the Forest. Wiadomo, że czasem tak bywa. Więc tak, pokazuję wam, jak używać tych beaconów, bo to jest naprawdę głupie. To jest mega głupie. Ogólnie zazwyczaj mamy tutaj, jeżeli bierzemy patyk oczywiście do ręki, możemy go połamać, prawda? Ale jeżeli kierujemy sobie prawy przycisk myszy, zmieni nam się na wbijanie patyka. Co prawda chyba w skałę go wbić nie możemy, czy możemy? Chyba możemy. Możemy go wbić w skałę. I zobaczcie, teraz dzięki temu, że wbiliśmy patyk, możemy wbić sobie też i beacon. I możemy go, tak? O właśnie, możemy go położyć. I mamy sobie bikonik taki ładny tutaj, elegancki. Kelvinek, chodź. Kelvinek, chodź, idziemy. Podążaj za mną, tak. Nie bój się, chodź. Zobaczymy, czy widać tego X-a. Widać X-a? Widać X-a, okej. Okay. Dobra, wszystko działa jak należy. Więc milusio. Tu już mamy max patików, a nam tu Kelvin trochę nazbierał tego, no dobra. Dobra, dobra, to jest zupa z bobra. Jakie dzisiaj plany? Plany dzisiaj są takie zarąbiste, iż no pójdziemy sobie zapewne w stronę... W stronę zachodzącego słońca, nie no, żartuję. W stronę jaskini. A dokładniej mówiąc, pójdziemy tutaj do naszego samolotu. Bo tam myślę, że są jeszcze rzeczy, które możemy delikatnie mówiąc poogarniać. Może coś pozbierać. Nadal mnie troszeczkę to męczy, że tej liny nie da się zebrać stąd. Mega głupota, ale cóż. Tak czasem bywa. Tak czasem bywa. Widzę, że możemy się napić wody. Coś to zróbmy. I kochani, dowiedziałem się, co oznacza ten symbol siły. Jestem chory? Chyba tak. Już wiem, co oznacza ten symbol siły nad naszym życiem. Już wiem, co on oznacza. On wcale nie jest negatywny, co też jest dosyć mylące, moim zdaniem, przez twórców. Głupio zrobione, no ale cóż, no tak chyba widocznie musi być. Ten wskaźnik nie jest żadnym negatywnym negatywnym statusem. Ten status określa nam, jak silni jesteśmy, jeżeli ścinamy drzewa, tłuczemy się i tak dalej. Dzięki temu po prostu... full? Dzięki temu po prostu mamy możliwość zadawania większych DPS-ów i tym podobnych. Fajna sprawa. Ciekawa do ogarnięcia. No ale na przykład ja o tym już nie wiedziałem i no powiem wam, że nie domyśliłbym się chyba, jeżeli chodzi o ten status. No bo dziwny status, nie możecie powiedzieć, że nie. Nie możecie powiedzieć, że nie. To mamy full. Idziemy. Na jedzenie, na picie. Patykiem w ręku? Niekoniecznie. Wolałbym jednak siekierę mieć w łapce. O. Już być może powinniśmy zrobić jakiegoś spira, czy coś takiego. Ty kiedy idziesz? No idziesz. Wolno, bo wolno, ale idziesz. Wolno, bo wolno, ale idziesz. No, więc macie wytłumaczone dwie rzeczy, których sam się nie mogłem domyślić i w sumie z których powodu zakończyłem poprzedni odcinek. Nagrywanie poprzedniego odcinka. Czy nie, to też źle powiedziałem. Bo wy tego odcinka nie widzieliście nawet. W sensie, no 3 minuty były, więc wiecie, no.
tam nic nie straciliście, bo w sumie ja tylko i wyłącznie zapnąłem grę. Żadna strata. Żadna strata. Zbliżamy się chyba do jaskini, nie? Tak. Definitywnie tak. Chodź, Kelvinek, chodź. Zapewne również jakieś rzeczy się na tej plaży porespiły, więc pewnie też sobie to pozbieramy wszystko. Chociaż... Może się zaskoczę, mimo iż no, podobno to i w jedynce było. Powiem szczerze, nie pamiętam, czy w jedynce te przedmioty się respiły. Być może i tak, jak mi powiedział znajomy z pracy, że właśnie w jedynce również te przedmioty po wyjściu i dołączeniu do gry ponownie się w tych bazach respiły. No mówię, no to ja grałem do pory to Boże na premierę chyba, jak szło 1-0, chociaż grałem i przedpremierowo. Ale tego już niestety nie pamiętam. Stara dupa się zrobiłem. Krawnik pospolity. Dobra, tu jest ta jaskinia, do której chcieliśmy na początku wejść. Ale priorytet u mnie ma w tej chwili helikopter. Liczę, że może znajdziemy jakiś, nie wiem, może pistolet na flary? Tam takie rzeczy mogły być. To się zaraz dowiemy. O, a jednak tu się nic nie porespiło. Tu się nic nie porespiło. Oszustwo! Same kamienie. No i chciałem powiedzieć, że masa liny, ale nie. To nie są liny. To nie są liny. Pytanie, czy tutaj jest na przykład jakiś rekin. W jedynce był rekin, prawda? Jak się chciało do łódki dostać. Pytanie, czy są i tu. Chciałem się podejść jak najbliżej tego miejsca, żeby mieć najmniejszą trasę tak naprawdę do przepłynięcia, żeby właśnie nie natknąć się na żadnego rekina ani z tych rzeczy. Ale wiadomo, w życiu nic nie wiadomo. Myślę, że tu będzie dobra miejscówka do dopłynięcia. Podchodź, możemy? Możemy. Jest jakiś tlen? Tu nic nie widać. Przyznamy, czy to się utopi? No sorki, memorki, ale ja naprawdę tu nic nie widzę. Naprawdę głęboko, co? No nie żartujcie sobie. To naprawdę jest tak głęboko. To jest naprawdę tak głęboko. No wyciągaj to. Ale nie możemy latarką nurkować. Nie, no nie dopłyniemy tam. Nie ma szans. Mega głęboko. Nie damy rady. Musimy mieć coś, co pozwoli nam nurkować. Kelvin ucieka. Kelvin, nie uciekaj! Walcz, bądź mężczyzną! Kelvin, bądź mężczyzną! Cały mokry. A ty, dobra. Idziemy do jaskini. No niestety, nie ogarniemy na razie sobie helikopterka. Widać, że jest to w jakiś sposób utrudnione, niż było na Early Accessie. W sumie dobrze, bo no, tam chyba jakieś były nawet spore przedmioty. Nie wiem, czy tam nie było nawet pistoletu dostępnego na taki, wiecie, Early. No ale widać, że teraz potrzebujemy czegoś, co pozwoli nam nurkować. To nie wiem gdzie, co i jak. Ale to chyba nie problem. Dobra, myślę, że można byłoby sobie tutaj zrobić jakiś taki mały schronik, mały szałasik. Żeby wiecie, no mieć tutaj jak dlaczego zapisać grę, czy coś. Takie rzeczy zawsze są spoko, szczególnie, że robi się noc i widzę, że no, jesteśmy dosyć mocno zmęczeni. Więc tym bardziej. Ja pierdolę. Jezu, nie straszcie ludzi!
Ale mnie wydygali. Ale mnie wydygali. Dobra. Kelvin. Weź ubranie? Nie. Weź ubranie, oczyść, zrób sobie przerwę, zostań, utrzymaj bazę, wybuduj. Ukończ konstrukcję. Pytanie, czy nie pójdzie do bazy. Może nie. Liście, patyki, okej. No nie wiem, co on zrobi. Nie wiem, co on zrobi. Mam nadzieję, że on nie pójdzie do tej bazy. On sobie Virginia lata. On też się nagrzewa. On też sobie coś tam ścina. W sumie dobrze. To w sumie dobrze. Budujmy sobie to tutaj. On już nie wiem, co robi, ale pędzi. Pędzi. Pędzi, cwaniurka, pędzi. Nie mamy kamyczków. Zbieraj kamyki, tak. Nie wiem, skąd ty te kamyki bierzesz, ale dobrze, 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 dobrze. Cieszy mnie to. Ależ tych kamieni nabrał, wow. On nie jest taki głupi. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy kamyczki. Są kamienie małe. Wręcz bardzo małe. Tu jest chyba większy, tak. Też jest większy. Tu jest większy. Virginia zbytnio nie chce odwiedzać. Bardzo mnie to martwi. A szkoda, szkoda, szkoda. Zobaczę, trzeci NPC by się przydał. Dobra, i tak, zapiszmy sobie tę grę. Nowy zapis oczywiście. I się prześpijmy. Dobra, wypoczęci, wypoczęci. To tak, tu mamy mięso surowe. To też by się przydało usmażyć w jakiś sposób, nie? Nam to zaraz zdechnie wszystko. Nam to zaraz wszystko zdechnie i będzie problem. Więc może nie jest to właśnie głupie, żeby zrobić to ognisko. To tak, trzeba było wziąć patyczki, łapki. Które zwierzęca to nie. Zamienimy sobie na to. I podpalmy to. No i smażando. Nie powinno się nic dziać teraz. Delikatnie sobie to oczywiście podsycić umyczkiem. No problemo. No dobra, tylko inny problem jest taki, że nie mamy wody, tak? Inny jest problem taki, że nie mamy wody, butelka wódki nam raczej nie jest potrzebna. Matek też nie mamy. No kurczę, właśnie jak ze szmatami nie było nigdy problemu, tak teraz ten problem jest. Skóry zwierzęcej też nic nie możemy zrobić. Ze skóry zwierzęcej też nic nie możemy zrobić, szkoda. Łebki tutaj mamy, kamyczki są. Co to jest? Notatka. Aha, dobra, to już czytaliśmy, okej. Okay. Paliło się, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że się spaliło. A nie, nie spaliło się. Tylko tak, nadal jest problem z wodą. Nadal jest problem z wodą. Nie mamy czym sobie tak naprawdę tej wody podreperować. Oprócz tych jagódek. Tylko robię taki overkill, wiecie, no. Nie jest nic dobrego. Dobra, no nie ma nic więcej. Bez wody jakoś też sobie poradzimy, myślę. Zapisujemy grę. Ja lubię zapisywać gry. Wchodzimy. Wchodzimy do paszczy lwa. Dlaczego mamy save'a? Creepy. Ale nie latarka.
Znaczy, nie zapalniczka, latarka. Co my tu mamy? Aha. Co to jest? Amunicja. Notatka. Lokacja wyspy jest nadal nieznana. Prawnicy są pod przysięgą NDA. Okej. Potem będziemy to czytać jeszcze. Możemy sobie włączyć zasilanie jakieś? Już jest zasilanie, okej. To wyłączyć mogę, okej. Zbiornik powietrza. Kolejna amunicja. I flary. Flary mogą być przydatne. Co to jest? Odkryto nowe miejsce. Bunkier rozrywek. Tu nie mam GPS-u niestety. Dobra, latarka w dłoń. Mówię, że tu jest nasza armia. Znaczy była armia, bo są martwi. Czy Kerwin tutaj nie wchodzi? Ja byłem pewny, że Kerwin za mi wejdzie. Po co on mi tutaj? Oni tu perze, jest. Nie straszcie ludzi, proszę. To nie jest zabawne. To mi nie dla mnie. To już nie było takie creepy. Zapewne do czasu. Nie znajdę czegoś złego. A fakt faktem, te rzeczy tutaj są dosyć takie jednoznaczne. Mięso surowe, dobrze. Prawda, pewnie ludzkie, ale zjemy. Te dźwięki to mają zarąbiste, naprawdę. Dźwięki mają zarąbiste. Tego co mi się wydaje, to nawet ja tutaj chyba na Inli Accessie wchodziłem i z tego co pamiętam dostałem mocno w pierdziel. Tak mi się wydaje. I wydaje mi się, że się może to powtórzyć. To właśnie było gdzieś tu chyba. To jest typek, widziałem cię. Jest duży typek. Ja od tego pana dostałem w pierdziel. Nie wiem, czy mogę iść, czy one są ślepe, czy nie. Wyglądają na ślepe. Dobra, uciekamy. Run, Forest. Czuję, że to za mną biegnie. Jestem niemalże pewny, że to za mną biegnie. Nie odwracam się. Oczywiście, że tak. Dowalił mi? No nie. Bez jaj. Nie sądziłem, że on cię dowali szybko. Wow. Mój sprzęt. Wow, ale mi dowalili mocno. Nie spodziewał, że mi się u tego. Mało HP. Kurczę, ale żeby aż tak? Żeby aż tak mi dowalić? Prawdę tego, żebym się nie spodziewał.
Pytanie, gdzie my teraz jesteśmy? No, my jesteśmy na samym brzegu, okej. No to już wiem, gdzie jesteśmy. I cała trasa, którą przeszliśmy, poszła... No, wiadomo gdzie. Wiadomo gdzie. Teraz pytanie, czy oni się wrócili, bo zapewne się wrócili i będzie tutaj naprawdę niezła lipa. O ile w ogóle oni gdzieś sobie poszli. Bo to też tak nie wygląda. No jest sobie ten duży potworek, ale on tak jakby idzie w moją stronę? Może nie? No i znów jesteśmy martwi. Ała! On mnie goni 100%. On mnie goni na 100%. A jednak nie. Aha! To nie wiem, gdzie jestem. It happens. Gdzie my się znajdujemy? Jest tu naprawdę mega dużo. No coś jest. Jest i lina, dobra. Wstępna nowa receptura. Pytanie jaka? Pytanie, czy my coś tutaj jeszcze znajdziemy? Jest klop, dobra. Tkaniny też się przydadzą. Cały czas czuję, że coś tu na mnie czyha. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nie no, bo ogólnie, nie powiem, jest ciekawie. Jest naprawdę bardzo ciekawie. Być może nie byłoby też złe, żebym sobie zrobił jakąś pochodnię. I mamy sprzęt do lokowania. Dobrze. O to chodziło. O to chodziło. Coś tu jeszcze jest? Nie ma chyba, co? No to zakładamy. Tutaj przedmioty. O! Ja tego nie rozumiem. Co mi daje plecak? Kumulatory, bla 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 bla. A sprzęt durkowania jest tu. Oczywiście ja się nie poddam. I muszę resztę coś sobie pobrać. Jeszcze jest jakiś alkohol, ale... Alkohol chyba na razie jest niepotrzebny. Dobra, nurkuję? Nurkuję. Co my tu znajdziemy? Oprócz tego, że chcemy się kichać. No, widoczność słaba. Widoczność mega słaba. Nie wiem, gdzie płynę. Nie mam pojęcia, gdzie ja płynę. Ale gdzieś płynę. Gdzieś to prowadzi. No, tego tlenu za wiele nie ma. Mam nadzieję, że mamy jeszcze jakieś butle tlenowe oprócz tej jednej, co zabraliśmy na samym początku. Bo jak nie, to będzie problem. Jakie korytarze podziemne. Wow! Udało nam się wyjść. Bardzo dobrze. To znaczy tylko jedno. Jak nam się udało wyjść stąd, to teraz możemy sobie skoczyć po... do tego naszego helikoptera, który był gdzieś tu koło plaży. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, możemy sobie to schować. Zróbmy sobie latarkę. Płetw nie mamy. Płetw nie mamy. Zapiszmy sobie grę przy okazji. Troszeczkę nam się udało tu przejść. No i idziemy. Idziemy popływać.
Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś pistole, bo naprawdę przydałoby się w jakiś sposób z nimi walczyć. Bo jak z tego co widzę, one nas na 2-3 hity sprzątają na full HP, no to nie jest dobrze. To nie jest w ogóle dobrze. To jest wręcz dramatyczne dla mnie. Zobaczcie, nam jednym hitem zawalił pół HP. Dramat jest. Dobrze, że wiem, gdzie się leki respo, to dzięki temu przynajmniej możemy w ten sposób to ogarnąć, ale tak to naprawdę byłoby ciężko. To jest tryb normalny. To by było na hardzie? Hit? Może. Dobra, gdzie jest ten helikopter? No nie byłoby szans. Kochani, naprawdę nie byłoby szans tu się dostać do tego helikoptera. Nie wiem, czy teraz się nawet dostanę. Jezu, jakie dziwne jest to pływanie. No więcej było dać tej roślinności tutaj, naprawdę więcej, kurwa, bo nie dość, że i tak gówno widać. No to nic nie widzę. To pływanie jest tak żałosne. Jezu, to pływanie jest naprawdę okropne, okropnie zrobione. Nie wiem, co tutaj mogę znaleźć, chyba nic. Depresję. Tyle. Nic tu nie widzę, naprawdę. Nic, a nic tu nie widzę. Kontrol, spacja nie działają, da się tylko, kurwa, dziwnie jakoś pływać. Nie wiem, co tu mogłem znaleźć. Ja tu nic nie widzę. Nic, a nic tu nie widzę. Żeby to pływanie jeszcze było lepsze. Żeby nie najebali tyle tych krzaków tutaj, to może też by było spoko. A tu nic nie ma. Zupełnie tu nic nie ma. A pływanie jest okrutne wręcz tutaj. Dobra, no kochani, nie wiem. Jeżeli coś tutaj było, to oczywiście piszcie mi, że coś tu było, no ale ja tu nic nie widzę. Ja tu nic nie widzę i nie wiem, po co oni tutaj w ogóle zaznaczyli ten helikopter. Naprawdę nie wiem. Być może jestem upośledzony. Być może, bo ja mówię, że nie. Ale ja tu nic naprawdę nie widzę. Totalnie. Totalnie nic nie widzę. Wręcz irytuje mnie to pływanie. Naprawdę irytuje mnie. Tak irytujące. No to zaraz sobie zobaczę. Może w necie gdzieś będzie. Czy coś jest tam? Czy coś tu jest? Dobra, zaraz do odwrotu. Okej, chyba znalazłem konfirm i naprawdę tam nic nie ma. Jeżeli jednak coś jest, to oczywiście piszcie w komentarzach. No ale ja tam na necie nic nie znalazłem. Wręcz nawet chyba ktoś napisał, że tam poleciał również z tym Reaperem i znalazł to samo, co i ja, czyli nic. Więc jak widać, czasem tak bywa. Myślę, że oprócz znajdywania tych wszystkich rzeczy, warto byłoby się również zastanowić nad... tam jest jakiś niebieski punkt. Widzicie? Pulsujący taki punkt? Kurczę, no tam byśmy się może jeszcze dzisiaj dostali. Myślę. Może. Mamy Reaperek, więc spoczy. To się zawsze przyda. Myślę, że również możemy właśnie się dostać tam. No bo już sobie przynajmniej potwierdziliśmy, że w miejscu helikoptera nic nie ma. Smutne, ale prawdziwe. Kelvin gdzieś nam zaginął. Gdzie jesteś, Kelvinek? Kelvinka nie ma. Kelvinek pływa z rybkami.
No kurwa, ja naprawdę mam po ciebie iść? Elwin. Szkoda, że tu nie ma żadnego, wiecie, przywołania Kelvina. Co ty robisz, Kelvin? Masz iść ze mną. Podążaj za mną. Bez dyskusji. Dobra. Chodź, małpko. Myślę, że to czas, żeby troszeczkę pozwiedzać. No i właśnie, nowa receptura dostępna. Ja również sobie chcę zobaczyć, czy da się zrobić pochodnie tak jak... Nie, to tak jak kiedyś. Czyli... Albo nie, inaczej jeszcze. Pamiętam, że dało się siekierę zrobić w ten sposób. Siekiery w ogóle się chyba nie da edytować teraz. Ale lipa, no nie ma połącz. To mamy. Ciekawe. To też możemy sobie jeszcze połączyć. Butelka wódki i reszta. Spoko. Czy butelka wódki i to też działa? Działa, czyli koktajl Mołotowa też możemy robić. Poczy, bardzo przyjemne. Tam już wiemy, że te nadal są dostępne. Dodatkowo, z tego co pamiętam, również dało się zrobić kij. Dało się zrobić linę. Gdzie jest lina? Ta jedna, jedyna lina. Co jeszcze? Nóż? Stenki? Nie. I teraz pytanie, co to nam da? Dwa patyki i jeden patyk. Bo wydaje mi się, że z tego wyjdzie łuk, ale nie jestem pewny. Aha. Aha. Nie chodziło mi o to. Zupełnie nie chodziło mi o to. Ręcznie wykonana pałka. To jest pałka, tak? Łuk własnej roboty, potrzeba dwa patyki i taśma chyba. Rozumiem, że taśmy nie mamy. Kości są dostępne. No nie widzę. Tutaj da się zobaczyć. Łuk własnej roboty. No taśma. Ale taśmy nie mamy, więc go sobie nie zrobimy. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Rozumiem, że to jest pochodnia, tak? Pochodnia. Dobra, no pochodnie i tak mieliśmy zrobić i tak, więc... Żadna różnica. O, helikopter! Widzą mnie czy nie widzą? Oglądaliście mnie? Olali mnie, ej. Totalnie mnie olali. No ale dobra, to znaczy, że tu helikopter jest. I tu ludzie na tej są i widać, że są, no, nawet żywi w miarę. Nie umierają. To się, no, no to nie są same mutanty. I nic do nich teraz nie strzela. O dziwo. No i Hulk, zginęli, nie ma. Zaginęli. To bardziej. Dobra, jak ta mapka wygląda? Musielibyśmy iść całkowicie na północ. Nie, to nie jest północ, przepraszam, północ jest tu. Musimy iść na południowy zachód. Tylko do dupy jest ten wskaźnik N. Ale cóż, czasem tak bywa. Mięsko surowe. Zjedzmy sobie może jakieś gotowane. Niom, niom, niom. Cool. Popijmy sobie soczkiem. No ej, ale nie śmiecimy, panie. Nienawidzę, jak ktoś śmieci. A jeszcze najbardziej to mnie, wiecie, kto wkurwia? Przepraszam, że klnę, ale to po prostu mnie tak irytuje. Jak jedzie ci jakiś kurde pajac na przedzie. Pali faja i rzuca ci tym kurwa petem na ulicę. Jak mnie to irytuje. Jezu, no takich ludzi normalnie. Oh. Możecie nazwać mnie 60, ale z przyjemnością takich ludzi nagrywam na kamerce i na psiarnie. I na psiarnie. I trudno, może jestem 60, ale nie trawię takich ludzi. Totalnie.
odpalisz już te faje, to cwaniaku przynajmniej, masz popielniczkę w samochodzie, sobie te smrodziuchy, kurde, petunie zbieraj, a nie wyrzucasz, kurde, na ulicę. Naprawdę, taka irytacja mnie łapie, jak to widzę. Jeszcze potrafię ci też na przykład takim petem pierdyknąć, na przykład, nie wiem, o szybę. Też to czasem bywa, wiesz, no jak wala przez okno, bo czasami wiatr jakoś delikatnie zabije i ten pet może ci wylądować na szybie. To już w ogóle dramat jest. Do takich ludzi tylko strzelać. Po prostu, och. Och, och, och. Dobra, czy ja mam tutaj jakąś taśmę? Mam taśmę. Pełna taśma klejąca. Wziąłem sobie może jeszcze ze dwie flary. Trochę medykamentów też. Jeden. Starczy, myślę. Zróbmy ten łuk. Zrobił tak, tak i tak, tak? Nie? Dwa patyki. Ailina. No i mamy łuczek. Łuk własnej roboty. Gitara. Co możemy postrzelać na pusto? Jak zrobić strzały? Patyk, ale chciałem patyk połączyć. Kamienna strzała. Potrzebujemy piórek i to aż dwóch. Rozumiem, że można by było jakiegoś ptaszka sobie zarąbać w ten sposób, nie? Zobaczcie, ptaków jakoś mało się zrobiło w tej chwili. Polowanie na ptaszka. No, nie mogę teraz wejść tu nawet. Gdzie jest ptak? Czemu żaden tutaj ptaszek sobie nie siada na nic? Wszystkie jakoś dziwnie latają. Dramat, złapać ptaka to będzie ciężko. Dobra, Kelvinek, no idziemy. Ptaszka nie złapiemy na razie. To widać. To niestety widać. Zobaczymy, czy Kelvin pójdzie z nami do samochodu. Prawda? Nie. Chyba wleciał tylko w skały, nie? No i owszem. Ptaki mają jakieś dziwne ADHD, a Kelvin to w ogóle nie to zrobi. Kelvin, ty idioto. Poszedł mi stąd. Poszedł. Gdzie jest ten Kelvin? Jesteś, no gratuluję. Dobra, siadaj. No wsiądziesz ty, Kelvin, czy nie wsiądziesz dzisiaj? No wsiadasz, czy nie wsiadasz? Chodź ty, gnoju! Chodź tu do taty, chodź. Nie, wózek mi spadł do wody. O, aż mnie w pewnym tu spadać. I co? Było mnie tłuc? Zrobiłem ci coś? Nic ci nie zrobiłem. Przecież się muszę umyć. To kobitka. Co by się stało, jakby na przykład zabił cię twoją własną nogą? To byłoby naprawdę mega potwarz? Jak myślicie? Ręka surowa, wyposaż lewą. Nie zdążyłem cię zabić twoją nogą! Jest mi teraz przykro. Mogę ci na pakę włożyć? Nie mogę, ale jak pozbyć się zwłok? Starczy je wrzucić do wody. Płyń, kochano. Nie ma ciała, nie ma dowodów zbrodni. Kelvin, czy ty możesz ze mną wsiąść do tego samochodu, czy nie możesz? Ktoś by mi rzucił kamieniem. Podążaj za mną. Bez dyskusji, Kelvin. Staniesz teraz śmierdzącą nogą.
Naprawdę Kelvin nie może wsiąść do samochodu? No i mówcie sobie. Nie, no bez jajec. Wsiadaj, Kelvin. Tylko ty slipa. No dobra, no to jak nie możesz, to idź przynajmniej, nie wiem, zbierać tu skarbki. Weź ubranie, oczyść, bla 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 bla, zrób sobie przerwę, utrzymaj bazę. Bez dyskusji. Bo dostaniesz nową. Ta jest ogolona. Ta nie była ogolona. Chyba. Jedziemy. Dobra, tylko jaka tam była trasa? O Jezu, daleka. Mega daleka. Czyli co, jednego trupa mamy już w sumie na sumieniu. Jedno trupiszcze i to nawet takie, wiecie, gotowane w wodzie. Wodne trupiszcze. No ale nie ma zwłok, nie ma dowodu zbrodni. Rybki mają pożywkę przynajmniej. Obaz jakiś też można było wybyć, wspomnienie troszeczkę irytuje. To blisko są. Totalnie za blisko. Nie wiem jak wy, ale ja tu gucio widzę. Totalnie gucio widzę. Jakimś cudem musimy się kierować na wschód. Nie jest chyba wschód. Poślizg, nie! Ale chyba się już nas robi powoli. Niedobrze. Chyba zabiłem szopa. Tu jest chyba kolejny beacon również. Więc tak, teraz w prawo skręcimy sobie delikatnie. O! Sarnuch! Znaczy mnie YouTube jeszcze za sarnucha nie zbanował, to jest aż dziwne, naprawdę. Ja już tylko czekałem, że za tego sarnucha dostanę bana. Naprawdę. Totalnie myślałem, że z sarnucha dostanę bana. Dobra, zjedzmy sobie może? No, trochę będzie overkill, no ale dobra. Żal byłoby nie skorzystać z tego surowego. Jedziemy dalej. Zwięcamy w prawo. Zajączku, gdzie nie chcę potrącić. Uciekaj! Nie chcę fauny i flory wybiec całej. I teraz skręcamy na południe. Cały czas się patrzę do mapy w prawym dolnym rogu, naprawdę. Ja widzę, że jest jeszcze jakiś chyba beacon nawet niedaleko. Nie wiem, czy nie będzie fajna miejscówka na nową bazę. Kurde, zajechał mi zobaczył. To może coś będzie fajnego, to będzie jakiś strumyk, czy strumyk, jakieś jeziorko. Oprócz, że jest dużo, dużo ludziszcza, to spoczy. O, dużo was jest, naprawdę. Dobra, dostał po łbie. Cię przejadę. Dobra, jestem szczęśliwy i zadowolony. I to nie z tego powodu, że zabiłem czworka. tylko po prostu, że udało mi się go trafić. Tylko, że mi się udało go trafić. No i co, i tu kłoda leży, i co ja mam sobie tutaj zrobić? Ten samochodzik czasem naprawdę ciężko jeździ. Ale jeździ. Ale coś tam jeździ, no. Tu widzę po lewej stronie jeden beacon. O, coś tu jest. Co my tu mamy? Landeka. Żarówka i płatki się najemy. No zawsze coś, no. Kamyków też już zaczniemy trochę zbierać. Ale nie takich. Tego się, żebym nie spodziewał.
Tego, żebym się nie spodziewał totalnie. Dobra, jedziemy. Ja zaraz kogoś walnę czymś. Nie powiem czym. Nogą. U mnie gnojki cały czas płód z tymi kamieniami. O! Dziwny ma ten hamulec. Jak się hamuje, to on wręcz na sztort staje. I przez wodę elektrycznym wózkiem golfowym. Uiu! No to jest kolejny bikonik. W ogóle jest sporo rzeczorków, z tego co widzę. Najpierw sobie polecimy do bikona. I tam zrobimy może jakąś powzruczną bazę, co by na to? Żeby sobie zapisać, bo już może i tak odcinek kończyć powoli. Tu jest kolejny wózek golfowy. Ale mi dwa niepotrzebne. Chcesz się lać ze mną, czy co? Coś tu jest, dobra. Też coś jest chyba, co? Co to? Wow! Jaskinia! Wow! Kurde. To pewnie, że tak.